zacieśnia się dialog polsko-ukraiński. Ostatnio dowiedziałem się, że ktoś opublikował film na stronach ukraińskich YouTube, gdzie pokazywani są nasi celebryci, znani Państwu z telewizji narodowej. No właśnie jest sporo informacji o tych, którzy burzą pomniki ukraińskiej powstańczej armii w Polsce. I inkryminowanymi postaciami są osoby na pewno Państwu znane z telewizji narodowej, o chociażby tutaj, proszę bardzo, proszę bardzo, tutaj na stronie ukraińskiej, znany nam Damian Bieńko, Roland Dubowski. Громадянин Польщі фігурує, як можна переконати, і тут прискочить трохи. Зауважив również Євгеніус Сендецький. Середньо фігурує у акції як активіст наряду з вищезгаданими персонажами. А ось черговий активіст. Ну і така то ситуація, проже państwa jest, warto o tym pamiętać, że ktoś nas obserwuje, niekoniecznie musi to być przyjaciel za wschodniej granicy. Ja zwróciłem uwagę na kilka szczegółów, które tam wyszły, to znaczy na kilka szczegółów, których nie ma w tym filmie i to mi dało do myślenia. Natomiast zwróciłem uwagę, że ukraińska bezpieka, która niewątpliwie stoi za tym filmem, chociaż nie mam na to dowodów, ale bardzo mocno to podejrzewam, zwracam się teraz do nich z zapytaniem, czy Państwo wiecie, że pokazaliście Sendeckiego z Jabłonowskim i ekipą telewizji narodowej podczas obchodów 13. rocznicy afery na Kolskiej, wprowadzenia kamer, które zablokowało ochronę pacjentów i naraziło na uszczerbek interesy SBK-ów warszawskich. No nie wiem, czy panowie zostaniecie za to pochwaleni przez SBC-ę warszawską, natomiast wiedzcie o tym, że tu w Polsce są ludzie, którzy pilnują prawa i porządku. Wprowadziliśmy porządek w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień, przynajmniej na pewien czas, i wprowadzimy porządek w relacje polsko-ukraińskie. Na pewno nie pozwolimy na to, żeby Polaków i Ukraińców w relacjach polsko-ukraińskich reprezentowali, czy może dzielili, te słowo tutaj lepiej pasuje, dzielili nie Polacy. My wiemy, co się w dyplomacji na Szucha dzieje. Obawiam się, że w dyplomacji kijowskiej nie jest lepiej. Myślę, że nie Ukraińcy i nie Polacy powinni z tej dyplomacji być wykluczeni. Dla Telewizji Narodowej realizował tę wypowiedź Eugeniusz Sendecki.